takie miecze. To są właśnie te słowa, działania czy myśli, które sami tworzymy, lub ktoś zadał nam kiedyś w przeszłości takie cierpienie, a my wspominając to lub nieświadomie tworzymy różne sytuacje i te miecze znów są aktywne. Nadszedł jednak czas, by zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli jeszcze twoje życie nie jest pełne światła, szczęścia, spełnienia, radości, obfitości, nie jest idealne z twoją wizją życia, to może gdzieś masz takie właśnie wbite w twoje ciało energetyczne, również fizyczne miecze, które wywołują krwawiące rany i ucieka twoja energia życiowa. I dlatego nie możesz ruszyć do przodu. Dlatego nie możesz z radością i lekkością tworzyć takiego życia, na jakie zasługujesz. Te rany krwawiące, te miecze, które są wbite w nasze ciało, często są niewidoczne na zewnątrz, ale na pewno wiesz, o czym mówię. Gdy pojawiają się takie myśli, że nie masz wartości, że na coś nie zasługujesz, że na pewno coś się nie uda, to one mają przyczynę. To są właśnie te rany. Te rany krwawią i wywołują ponowne negatywne myśli, a te negatywne myśli wywołują negatywne wibracje, to co wysyłasz, to wraca do ciebie i kolejne rany. I w pewnym momencie może być tak, że masz to 9 mieczy, a w rzeczywistości jest ich dużo, dużo więcej i wszędzie są powbijane, jak w laleczkę wudu i nie możesz ruszyć do przodu. Jednak dzisiejszym przesłaniem od siły wyższej jest, by być szczerym z samym sobą, z samą sobą, by chcieć oczyszczenia i uzdrowienia we wszystkich płaszczyznach, by z całego serca poprosić siły wyższe o wsparcie, by pomogły ci ruszyć głęboko do twojej podświadomości. I wyszukać takie właśnie urazy, takie krwawiące rany.